Bo jak to zrobić, żeby nigdy nie stracić wrażliwości, entuzjazmu, energii? Przecież życie jest ciężkie. Czasem może się nam coś znudzić. Ja mam szczęście, bo jak byłam dzieckiem, miałam cudowne dzieciństwo, dlatego że jeździliśmy zawsze na ryby, pod namioty, a graliśmy w Chińczyka, jak już tu mówili. Po prostu ja miałam cudownych rodziców. I moja mama była taka, że jak byłam malusieńka, to ona mnie nauczyła takich rzeczy, które do tej pory sprawiają, że ja nigdy w życiu niczym się nie znudzę, jak coś kocham, nigdy w życiu nie stracę żadnej wrażliwości, bo ona jest tak jak oddychanie. Ona uczyła mnie poznawać świat w taki sposób, że mówiła, zobacz Małgosiu, bo Małgosiu do mnie mówiła, jaki pajączek śliczny idzie, zobacz jakie ma nóżki, zobacz jakie coś. I ja wiem o tym, że pająk to jest najpiękniejsze dziwne stworzenie. Nigdy nie powiedział, o Jezu, pająk, nie, nigdy w życiu. Nauczyła mnie, że czasem trzeba się popatrzeć w niebo, nie? Trzeba się popatrzeć w niebo i nagle czujesz się, że jesteś taki szczęśliwy, nie wiem, ale taki malutki jakiś. Coś dziwnego jest, nie wiem, czy wy się często patrzycie w niebo. Albo jak jesteś okropnie zmęczony, masz już dosyć, przecież my ciężko pracujemy. Ja robiłam te filmy, się jeździ z planu na plan, nie śpisz, tu teatr, już nie wiesz, jak się nazywasz. To ja sobie często tak usiadłam i popatrzyłam na zachód słońca i wiecie, że mi się robiło dobrze. Matka nauczyła mnie patrzenia wszystkiego, co jest wokół i takiego zachwytu nad tym, co jest. I można życie przeżyć w dwojaki sposób. Albo w taki sposób, że nic nie jest cudem, albo w taki sposób, że wszystko jest cudem. To chyba Einstein powiedział. I to jest prawda. Ja mam szczęście, ja o tym nie wiedziałam, bo ja taka mądra nie byłam. Ja po prostu, mnie się wydaje, że wszystko wokół mnie jest cudem. I na przykład z tą wrażliwością. Ze mnie czasem ludzie kpią, no bo ja jestem aktorką, prawda, mogłabym tam se szmal zrobić czy coś, a ja się zajmuję takimi ludźmi. Jestem wolontariuszem na dodatek, więc nie jest prawdą, że się zestarzała, dupa jej wyrosła, to teraz szmal zbija na fundacji, co słyszałam wiele lat. No bo już wiedzą ludzie, że nie, widocznie nienormalna. A ja nie wiem, dlaczego to się tak mówi, bo na przykład właśnie ja byłam tak nauczona, że jak ktoś idzie i się przewraca, to ty lecisz i go podnosisz. Jak leży na śmietniku facet, to moja mama zawsze do niego szła, mówi, proszę pana, może panu coś potrzeba, może panu zimno. I ja na to patrzyłam jako dziecko. I dla mnie to, że się komuś pomaga, to jest normalny odruch, jak oddychanie. Ja nie rozumiem, dlaczego żyję w świecie, gdzie jak się komuś pomaga, to jesteś albo Matką Boską, albo jest to ciężko podejrzana sprawa. Niemniej, ja się nigdy nie zmienię, dlatego że ja to dziecko, które tam gdzieś kiedyś mama wychowywała, ja całe życie to dziecko w sobie pielęgnuję i nie dam go nikomu zniszczyć, ani nie dam się zniechęcić, ani nie dam, najwyżej mnie ktoś może zamordować, to wszystko, co mogą zrobić. Ja się po prostu nie zmienię, bo gdzieś kiedyś ktoś mi pokazał ten szczyt góry i co prawda zupełnie nie wiem, jak się tam idzie. Czasem mi się droga kończy, czasem jest kręta, czasem jakiś głaz tam leży, ale są obok ludzie. I ja wiem o tym, że ja i tak tam idę. Ja wiem, gdzie idę. I teraz co wam chcę powiedzieć? Steve Jobs powiedział, że jedyna droga, żeby wykonywać dobrze swoją pracę, to trzeba ją kochać. Więc podstawą w ogóle tego, żeby być szczęśliwym, to trzeba kochać życie, trzeba kochać ludzi, bez względu na to, jacy oni są. Mama mi mówiła, że ludzie są dobrzy, tylko czasem o tym nie wiedzą, że trzeba im to pokazać. Każdy chce być gdzieś tam naprawdę dobry, no chyba, że jest ciężko chory, to czasem są potwory, ale nawet każdy potwór by chciał, żeby ktoś w nim dostrzegł kogoś dobrego. A z pracą jest tak. I tego wam najbardziej życzę, żebyście kochali swoją pracę. Jak idziecie, ktoś was pcha w kierunku, gdzie może będzie szmal, może będzie sukces, ale nie lubicie tego, to nie idźcie tą drogą. Musicie znaleźć sobie taką swoją drogę, że będziecie chcieli tam lecieć, gdzie będziecie tam szczęśliwi. Ja uprawiam taki dziwny zawód, że ja nie potrafiłabym go wykonywać, gdybym go nie kochała. Mój zawód jest największą moją miłością i pasją. Dlatego mimo, że mam 65 lat, jeszcze potrafię zagrać hajduczka na trylogii, galopować, mimo że jestem po jakichś operacjach stóp i się tak cieszę, że się jeszcze raz udało, dlatego że ja to kocham. Ja tak prawdę mówiąc ten zawód swój teraz najbardziej doceniam, bo ja wchodzę na scenę, wchodzę w ten swój świat, gdzie mogę panować nad emocjami, gdy nikt do mnie nie dzwoni, nikt mi nie mówi o nieszczęściu, to jest mój świat. A co jest najważniejsze?
że ja nigdy w życiu, będąc aktorką, nie mogę powiedzieć, że ja wiem wszystko. Dlatego, a mój zawód wymaga straszliwej wrażliwości, ponieważ my musimy wczuwać się w sytuację postaci, którą gram. Czyli całe życie nie robię nic innego, jak staram się zrozumieć drugiego człowieka, często w trudnej sytuacji. Muszę zrozumieć, dlaczego ktoś jest szczęśliwy, nieszczęśliwy, skąd ma kompleksy, dlaczego morduje, kogo kocha. I ja ciągle muszę być wrażliwa. I jak dostaję rolę, to mimo, że to będzie 200. rola, to ja nigdy nie wiem, jak ją zagrać, bo ja pierwszy raz ją gram. Ja mogę mieć większy warsztat, mogę tam mi lepiej mówić czy coś tam, ale ja muszę cały czas nad sobą pracować. I to jest droga do tego, żeby nie stracić wrażliwości, że ty nigdy nic nie wiesz. Kotarbiński kiedyś powiedział, że rozum, który jest nadużywany, przestaje być rozumem. Ja zauważyłam taką dziwną rzecz. Czasami poznaję młodych ludzi pełnych entuzjazmu, zapału, tak przychodzą, chcą, a potem idą na szkolenia. Wiecie, są szkolenia. Dużo pieniędzy z Unii Europejskiej poszło na szkolenia. I staje się coś dziwnego, że te szkolenia zabijają wrażliwość. Ktoś już po prostu wie. Już nie można z nim porozmawiać, bo on już wie. Nie otwiera się na drugiego człowieka, nie szuka jakiejś nowej drogi. Przecież każdy człowiek jest inną planetą. On po prostu już wie. I jest coś takiego, ja bardzo dużo o tym rozmawiałam z doktorem Szczeklikiem, Andrzejem, który był wielkim humanistą. Napisał zresztą piękne książki, które powinniście przeczytać. Nieśmiertelność, Korę. I on mówił, jak to zrobić, żeby lekarz nie tracił wrażliwości, entuzjazmu, żeby nie płakał nad otwartym brzuchem, żeby jednak cały czas pamiętał o człowieku. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby na przykład technika, która w tej chwili jest medyczna, nie zabijała humanizmu? A ja teraz takie czytam opowiadania, jest taki, wymyśliliśmy z Andrzejem Szczeklikiem taki konkurs, przychodzi wena do lekarza. To jest konkurs literacki i tam lekarze nadsyłają i poezja jest, i opowiadania. I tam jest i Zagajewski, i Lipska, i Bronek Maj, super jury. I na przykład czytam takie opowiadanie, gdzie jakiś lekarz, nie wiem kto, bo to są zakodowane, pisze, że wbrew logice tego, co pisze, to wszystkie zdobycze techniczne, medyczne oddalają lekarza od człowieka. Że młody człowiek na przykład jest tak podniecony tym, że tak można, że na odległość operacji, że coś, że w ogóle zapomina, że tam jest żywy człowiek. I Szczeklik na przykład w Korę pisze, że najważniejsze jest to, żeby lekarz przyszedł, złapał pacjenta za rękę, popatrzył mu w oczy i powiedział, nie jesteś sam, jestem z tobą. Żeby tej wrażliwości nigdy nie stracić. To jest naprawdę bardzo trudne, dlatego że czasem człowiek jest zmęczony, nie? I wtedy co? No i wtedy trzeba mieć obok kogoś, kto cię kopnie. I wrażliwość wcale nie polega na tym, wiecie, wrażliwość. Jak ktoś mi mówi tak, Jezus Maria, jak, wiecie, jest festiwal zaczarowanej piosenki, nie wiem, czy wiecie, jest coś takiego, i tam gwiazdy śpiewają z ludźmi niepełnosprawnymi. Z niektórymi gwiazdami, nie powiem, z którymi są takie rozmowy, że ja bym zaśpiewała, ale ja się boję, jestem taka wrażliwa, to będzie takie smutne, jestem wrażliwa. To nie jest żadna wrażliwość. Dlatego, że co, wrażliwość ma polegać na tym, że się chce zbliżyć do człowieka, dotknąć jego cierpienie, a nie to, że ja się boję, bo ja jestem wrażliwa. Na przykład jeszcze, co pomaga w tym, żeby nie stracić wrażliwości. Ja na przykład wiele rzeczy zrobiłam, fundację na przykład, to ja założyłam ze złości. Dlatego ja się nie mogłam patrzeć na to, że na przykład grupę ludzi niepełnosprawnych intelektualnie się spycha gdzieś na obrzeża życia, bo to taki głupi debil, no to co on tam tego, to na warsztaty nie będzie chodził. Ja ze złości po prostu. Także jak chcesz być wrażliwym człowiekiem, to też musisz to, tutaj ksiądz wszystko to powiedział, nie? Prowokować. Czasem się zezłościć, dlatego, bo trzeba po prostu prawdziwie reagować na życie i trzeba życie kochać. Trzeba życie kochać, kochać to, co się robi. Dlatego tak naprawdę chciałam wam mówić o miłości. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze zmartwień różnych swoje serce leczy, ptak mój, drzewo, mówią przyjacielu. Wtedy i siebie, i rzeczy chcę użyć, aby stanęły wypełnienia u mnie. To nic, że czasem nie wie, czemu służy. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. Czesław Miłosz.
to jest wiara, nadzieja, miłość, to jest ostatni wiersz Miłość, który zresztą Czesław Miłosz się zgodził, jest hymnem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Patrzcie się, jak się zmieściłam. Czesław Miłosz, Miłość jest wszystkim, co istnieje.